MS ze Szwajcarii. Nie żyje porwany przez islamistów zakładnik Mali. Nie żyje porwany przez islamistów szwajcarski zakładnik. Nie żyje szwajcarski zakładnik przetrzymywany w Mali, przekazało w piątek MS ze Szwajcarii. Z dostępnych informacji wynika, że został zabity przez porywaczy należących do islamistycznej organizacji terrorystycznej, sprecyzowano w komunikacie. Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci naszego współobywatela, powiedział cytowany w komunikacie prasowym szef dyplomacji szwajcarskiej Ignacio Cassis. Potępiamy ten okrutny czyn i składamy najgłębsze kondolencje bliskim ofiary, dodał. Resort nie podaje tożsamości zakładnika. Wyjaśnia jedynie, że władze francuskie poinformowały Szwajcarię w piątek po południu, iż zakładnik został zabity przez porywaczy islamistycznej organizacji terrorystycznej około miesiąc temu. Strona szwajcarska precyzuje ponadto, że władze francuskie zostały poinformowane o tej egzekucji za pośrednictwem niedawno uwolnionej francuskiej zakładniczki Sophie Petronin, która przybyła do Francji w piątek w południe po 4 latach przetrzymywania w Mali przez dżihadystów. MSZ Szwajcarii zapewnia, że władze szwajcarskie robią wszystko, co w ich mocy, aby poznać dokładne okoliczności śmierci ich obywatela oraz miejsce, w którym znajduje się ciało ofiary. Szwajcaria zrobi wszystko, co w jej mocy, aby sprowadzić je do kraju, zapewniono. W Mali w sierpniu doszło do wojskowego zamachu stanu. Tymczasowym prezydentem obecnie jest Bandao, wybrany przez komitet częściowy, utworzony przez rządzącą tym krajem wojskową juntę. Mali pogrążyło się w chaosie w 2012 roku, kiedy powiązani z Al-Kaidą islamiści wykorzystali wojskowy zamach stanu w Bamako do zawłaszczenia separatystycznej rebelii Tuaregów i zajęcia pustynnej północy kraju. Latem 2013 roku do Mali zostały skierowane siły ONZ mające pomóc w normalizacji sytuacji na północy kraju. Odrębną operację przywracania pokoju rozpoczęła też Francja. Grupy ekstremistów w Mali są szczególnie aktywne na północy kraju. Ich działalność stopniowo rozprzestrzeniła się jednak na rejony w środkowej części kraju oraz na sąsiednie państwa Nigerii i Burkina Faso. Ataków na żołnierzy malijskich i francuskich oraz urzędników państwowych dokonują islamistyczne grupy rebelianckie, powiązane z Al-Kaidą i Państwem Islamskim IS.